Dzień dobry, ja nazywam się Monika Sajkowska, jestem prezeską zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy zdecydowali się odsłuchać ten podcast. On będzie poświęcony założycielce naszej fundacji, Alinie Margolis-Edelman, a jest ze mną dzisiaj gość Michał Szymańczak. Michał wraz z Aliną współtworzył fundację i jest też skarbnicą wiedzy i o początku naszej organizacji, ale też i o Alinie, o jej życiu, jej jako człowieku. I bardzo serdecznie Cię witam, Michale. Dzień dobry, bardzo miło jest mi być tutaj. No to zacznijmy. Jest 1989 rok, transformacja ustrojowa w Polsce, wiele zmian, wiele możliwości i w tym czasie Alina zastanawia się, w jaki sposób w te procesy zmian może się wpisać. Kiedy ją poznałeś, jak to się zaczęło? No to było trochę nieoczekiwane. Dowiedziałem się, że przyjechała z Francji lekarka, a nawet nie z Francji, dowiedziałem się, że przyjechała z zagranicy lekarka, która chciałaby pomagać dzieciom w Polsce i zostałem zaproszony na spotkanie, które to spotkanie miało miejsce u dr Marii Łopatkowej, ówczesnej dyrektorki Zespołu Ognisk Wychowawczych i przewodniczącej, prezes Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Zostałem zaproszony na spotkanie z Aliną, nie wiedziałem z kim, z lekarką z zagranicy. No i pojechałem na to spotkanie. Okazało się, że lekarka jest z Francji, ale mówi po polsku i rozmawialiśmy w tym gronie, nie pamiętam ile więcej osób było tam, rozmawialiśmy o tym, co można w tym okresie transformacji ustrojowej zacząć robić na rzecz dzieci. W tym czasie chyba Alina już współtworzyła albo działała w... Nazywało się to Biuro Pomocy Inicjatywom Społecznym albo coś takiego, bardzo podobnie, wokół którego to biura zgromadziło się trochę osób, psychologów, pedagogów, prawników, którzy dyskutowali między innymi na temat tego, komu należałoby pomagać. Później cztery osoby, które wymienię z nazwiska, oczywiście najważniejszą tutaj osobą jest Alina Margolis-Edelman, ponadto dr Irena Kornatowska, psychiatra, późniejsza prezes Fundacji Dzieci Niczyje, ja, pedagog i w tym czasie pracownik, o ile pamiętam, pracownik naukowy na Uniwersytecie Warszawskim i psycholog Mirosława Kątna. Zaczęliśmy zastanawiać się, czy istnieje jakiś obszar pomocy dzieciom, który jest, nazwijmy to, niezagospodarowany, gdzie istnieje problem, a nie ma żadnych inicjatyw na rzecz borykania się z tym problemem i pomożenia dzieciom. Na początku, o ile sobie przypominam, Alina myślała o tym, żeby zająć się dziećmi w domach dziecka. Instytucja domu dziecka była w tym czasie instytucją, nazwijmy to popularną, albo w każdym razie było wiele domów dziecka w Polsce, kiedy już w krajach bardziej rozwiniętych odchodziło się od formuły tego rodzaju pomagania dzieciom. I wtedy Alina zaczęła mówić o dziecku maltretowanym. Ona we Francji pracowała w jednym z, była lekarzem, pediatrą, w jednym z podparyskich departamentów jako lekarz specjalizujący się w pomocy dzieciom maltretowanym i zaczęliśmy myśleć, właśnie te cztery osoby, głównie te cztery osoby, zaczęliśmy myśleć o tym, że na pewno problem taki istnieje również w Polsce, natomiast praktycznie nikt się tym nie zajmuje. Nie wiadomo nawet jak to nazwać, jak problem ten nazwać, ponieważ dziecko maltretowane kojarzy się tylko i wyłącznie z fizycznym maltretowaniem, ze znęcaniem się nad dzieckiem, a cały problem jest o wiele głębszy. Jest to emocjonalne maltretowanie, fizyczne zaniedbywanie,
i wiele aspektów tego stosunku czy podchodzenia do dzieci. I wtedy ktoś ukuł problem, że to jest dziecko krzywdzone, że to najlepiej oddawałoby to, czym chcielibyśmy się zajmować. Ale proszę zauważyć, że kiedy rejestrowaliśmy właśnie te 4 osoby, plus jeszcze jakieś dodatkowe, zarejestrowaliśmy Fundację Dzieci Niczyje. Dzieci Niczyje, a więc tak naprawdę chyba myśleliśmy, to po 30 latach, tak mi się wydaje, chyba myśleliśmy jednak o tych dzieciach z domu dziecka. Później przyszło nam do głowy, że te dzieci krzywdzone to też w pewnym sensie są dziećmi niczyimi, ponieważ są dziećmi pozostawionymi samymi sobie. Nikt im nie pomaga, to w tym sensie są dziećmi niczyimi. No a po wielu latach Fundacja Dzieci Niczyje, osoby, które w tym czasie kierowały fundacją, doszły do wniosku, że również ta nazwa Dzieci Niczyje jest nie najlepsza, jest stygmatyzująca i w ten sposób zrodziła się Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z bardzo ładną tą nazwą. A jeszcze a propos nazwy Fundacji Dzieci Niczyje, przychodzi mi do głowy taki krótki moment, historia, jak na zaproszenie z inicjatywy Aliny przyjechała do Polski żona prezydenta Francji, Daniel Mitterrand, i w prezencie dla dzieci z jednej z placówek zespołu ognisk wychowawczych przywiozła mikrobus jako dar Fundacji Daniel Mitterrand. I na mikrobusie zostało napisane dar Fundacji Daniel Mitterrand i Fundacji Dzieci Niczyje. I dzieci z zespołu ognisk wychowawczych, jak zobaczyły tęże nazwę Fundacji Dzieci Niczyje, poprosiły, żeby słowo niczyje zostało zamalowane i zostało zamalowane i był dar Fundacji Daniel Mitterrand i Fundacji Dzieci. To tam podkreślenie, potwierdzenie tej tezy, że ta nazwa mogła budzić kontrowersje. Tak, dowodów na te kontrowersje przez te wszystkie lata, w zasadzie ćwierć wieku mieliśmy wiele, stąd ten rebranding i zmiana nazwy. Natomiast wróćmy do tej historii. Jest maj 1991 roku. Rejestrujecie Fundację Dzieci Niczyje. I oczywiście do tego, co dalej, jeszcze wrócimy. Ale ciekawa jestem, kogo ty zobaczyłeś na tych pierwszych spotkaniach z Aliną i grupą osób, które zaprosiła do współpracy. Jakim była człowiekiem? Jakie odniosłeś wtedy wrażenie? To były twoje pierwsze spotkania z Aliną. No, Alina była człowiekiem o niezwykłej energii. Kiedy chciała coś zrobić, to można powiedzieć po trupach zmierzała do tego celu. I kiedy już wiedzieliśmy, że chcemy pracować, pomagać dzieciom krzywdzonym i już wiedzieliśmy, że trzeba zarejestrować jakiś podmiot, fundację, która by tym się zajmowała, dla Aliny nie było jakichkolwiek przeszkód. Fundacja nie miała żadnej siedziby, nie miała swojego biura, nie miała swojego personelu, natomiast wiedziała, co chcemy robić. Także fundacja to był plastikowa torebka z pieczątką i papierem firmowym, którą nosiła pani prezes Irena Kornatowska. Zebrania osób związanych z fundacją odbywały się w pożyczonych pomieszczeniach albo w prywatnych mieszkaniach. Komitet Ochrony Dziecka użyczał takiego pomieszczenia, Polska Imka użyczała takiego pomieszczenia. Natomiast wiedzieliśmy, że pierwsze, co trzeba zrobić, i Ala tutaj była głównym motorem tych działań, to były szkolenia, że trzeba było ten problem pokazać osobom, które mogą się stykać z tym problemem. Do tych osób, jak dotrzeć do tych osób? I wiedzieliśmy, że dotrzeć do nich można przez Kuratorium Oświaty. Nawiązaliśmy współpracę z warszawskim Kuratorium Oświaty i zaczęliśmy spotykać się z nauczycielami i koniec końców, nie pamiętam już ile to lat trwało, ale no ze 2 chyba, albo ze rok, my spotkaliśmy się praktycznie ze wszystkimi nauczycielami w Warszawie, gdzie rozmawialiśmy, uczyliśmy, pomagaliśmy zrozumieć problem dziecka krzywdzonego. I znowuż motorem była tutaj Alina, która spotykała się z kuratorem,
Zresztą później kuratorium nawet oddelegowało swoją panią wicekurator, nieżyjącą już Irenę Dziżgowską, która z nami pracowała i spotykała się z tymi osobami, z nauczycielami. Jaka była Lina? Ona niezwykle motywowała do działania. Mówiła, że jak trzeba coś zrobić, to trzeba coś zrobić, a jednocześnie ona była osobą niezwykle ujmującą i sympatyczną. Ten sposób nacisku na swoich współpracowników, wśród których ja byłem, to był taki nacisk, że głupio było odmówić. To nie było tak, że, nie wiem jak się wysłowić nawet, ale to nie było coś takiego, że ona każe, więc się robi. Nie, to ona prosi i chce się spełnić jej prośbę. To było bardzo miło było z nią współpracować, chociaż była chaotyczna. To nie jest tak, że była chodzącym ideałem i tylko i wyłącznie było tak niezwykle miło z nią współpracować, bo była chaotyczna, czasami była zapominalska, ale jednocześnie zmierzała do tego celu, była świetną fundraiserką, jakbyśmy teraz powiedzieli. I tutaj korzystaliśmy na początku działalności fundacji z ogromnego wsparcia i finansowego, i merytorycznego z francuską organizacją Médecins du Monde, Lekarze Świata, w której jeszcze przed działalnością w Polsce Alina pracowała. No, ja też już pamiętam te czasy plastikowej teczki, jak mówisz, czy też segregatorów i spotkań w różnych miejscach i tych pierwszych działań fundacji. Podobnie jak ty, poznawałam Alinę wprawdzie nie jako zagraniczną lekarkę, tylko już jako żonę Marka Edelmana, ale w dalszym ciągu jakąś postać, która była no, jakimś hasłem, nie znałam jej, ani też jej legendy, która wtedy już jakoś tam na pewno wielu była znana. I bardzo też mnie ciekawi, jak dla ciebie to hasło lekarka z Francji wypełniało się treścią, jak dowiadywałeś się, kim jest Alina, nie tylko na poziomie sposobu jej działania, też oczywiście jej energii, uroku osobistego, ale jak poznawałeś jej historię, jakie to miało znaczenie dla postrzegania jej jako człowieka? Przychodziło jakoś automatycznie, kiedy rozmawialiśmy o fundacji, o działaniach fundacji, nagle Alinie przychodziło do głowy, że znajduje analogię z czymś, co robiła przedtem, jeszcze przed fundacją. Nagle okazało się, że pracowała w Salwadorze, gdzie była lekarzem, pracowała w jednej z wiosek, a wyjechała tam nie znając hiszpańskiego i oszukała w Médecins du Monde, że zna ten hiszpański. To był przykład na to, że czasami w szczytnych celach można oszukać. I kiedy pojechałem z nią do Rosji, już w czasach fundacyjnych, gdzie chciała zajmować się równolegle do tego, co robiła z fundacją dziedziczyje, dziećmi ulicy w Petersburgu i powiedziałem jej, że ale ja nie mówię po rosyjsku, więc jak będę mógł się tam porozumiewać, to powiedziała właśnie, ja do Salwadoru też pojechałam, nie znając hiszpańskiego i spędziłam tam w końcu rok, czy więcej, nawet nie przypominam sobie w tej chwili. I w ten sposób powiedziała o Salwadorze. Czegoś nie mamy w fundacji. Nie mamy środków finansowych na jakiś rodzaj działalności. To nagle zaczęła opowiadać o Czadzie. Była w Czadzie, gdzie jedynym lekarstwem, do którego miała dostęp, była aspiryna. I co, miałam zrezygnować, wrócić, bo powinna mieć również antybiotyki, żeby pomagać dzieciom? Tak samo my w fundacji. Pomagajmy w zakresie tych środków, które mamy. Próbujmy więcej, natomiast trzeba to robić. Trzeba zrobić jakieś rozliczenie finansowe, a nie mamy specjalisty. A, ja mam Tuana. Tuan był wietnamskim chłopcem, któremu chyba uratowała życie Alina w czasie pomocy w ramach tak zwanych Boat People z Wietnamu i który był jej osobistym doradcą finansowym i księgowym. I mówiła, mamy Tuana, Tuan pomoże. A na przykładzie Tuana mówiła też, że
możemy zawsze znaleźć takiego człowieka, który będzie nam pomagał. To nie musi być z naszego kręgu, z naszego kręgu kulturowego. Wyjdź na ulicę i może spotkasz kogoś, kto ci pomoże w tym, co byś robił. Także opowiadając o tym, co robiła w różnych miejscach na kuli ziemskiej, w Médecins du Monde, pomagając, znajdowała analogię do tego, co my możemy zrobić w Fundacji Dzieci Niczyje. No, Alina od 1970 roku mieszkała w Paryżu również w tych czasach, o których teraz opowiadasz. Jak wyglądało jej funkcjonowanie wtedy? Zakładała fundację, też motywowała ludzi, jak mówisz, była stale obecna w tym, co fundacja planuje i robi, jednocześnie mieszkając w Paryżu. Jak wyglądało wtedy jej życie i kontakty z zespołem fundacji? No, ona miała dwa domy. Miała mieszkanie w Paryżu, bardzo urokliwe mieszkanko, małe, na pierwszym piętrze. Przed mieszkaniem było małe podwórko zastawione kwiatami, troskliwie pielęgnowanymi przez Alinę. I w Warszawie wynajmowała również małe mieszkanie i czas dzieliła na trzy części. Jedna część to był pobyt w Paryżu, druga część to był pobyt w Polsce, w Warszawie, w Łodzi, gdzie był dom jej rodzinny, a trzecia część to były podróże, które ciągle również z ramienia Médecins du Monde podejmowała i z ramienia fundacji. Na pytanie już w takich prywatnych rozmowach, a gdzie jest ten twój prawdziwy dom? No to do mnie odpowiadała, że takiego jednego domu to ja nie mam. Ja mam i tu, i tu. Czyli i w Paryżu, i w Polsce, i również w czasie podróży. Przypominam sobie, to już bardzo takie osobiste wspomnienia, że spytałem kiedyś, że z domem się kojarzy jakiś jeden przedmiot. Co najmniej jeden przedmiot, taki, że chciałabym mieć w domu. Czy masz coś takiego, co wozić ze sobą zawsze. Z Paryża do Warszawy, z Warszawy do Paryża i w drodze. Też masz coś takiego ze sobą. No co Alina odpowiedziała, tak, mam ze sobą coś takiego, ale nie powiem ci co. Powiedziałeś, że spotkałeś w tym 91 roku lekarkę z Francji. Alina wtedy tak naprawdę nie praktykowała, już nie leczyła dzieci. Natomiast też w tych opowieściach z misji Médecins du Monde pokazujesz ją w roli lekarki, często w dramatycznych sytuacjach, kiedy dzieci potrzebowały pomocy medycznej, ale tak naprawdę też pomocy w przetrwaniu. Ale ta historia bycia lekarką to długa i bardzo ważna historia, duży fragment życia Aliny. Co to znaczy, że była lekarką? Na grobie Aliny w Paryżu i na symbolicznym grobie w Warszawie jest napisane pediatra świata. I to pokazuje to, co jest napisane na tym grobie dla mnie, że to bycie lekarzem, pediatrą jest nie tylko byciem w tym sensie ściśle medycznym. Ona chciała budować trochę lepszy świat. I tu w moim przekonaniu trzeba wrócić do w ogóle jej życiorysu, do tego, jak to się stało, że była tym, kim była. Ona pochodziła z rodziny lekarskiej, łódzkiej rodziny lekarskiej, bardzo dobrych lekarzy, lekarzy znanych, doświadczonych. W trakcie wojny chodziła do szkoły pielęgniarskiej w getcie. Już po, nazwijmy to, upadku getta, już zaczęła, będąc bardzo młodą kobietą, pomagać jako pielęgniarka, wynosiła z piwnicy po powstaniu warszawskim swojego przyszłego męża, wynosiła na noszach i po wojnie odbyła studia medyczne. Zajmowała się dziećmi cukrzycowymi, to już jako lekarz praktyk. Organizowała pomoc dzieciom niedosłyszącym. Wyjechała do Paryża, tam miała do Francji po marcu 1968 roku. Tam bardzo ciężko jej było nostryfikować dyplom. Bardzo źle znosiła ten początek emigracji ze swoimi dziećmi. W końcu zaczęła również tam pracować jako lekarz, właśnie ten lekarz pomagający dzieciom maltretowanym. Ale to, co na początku powiedziałem, że ten pediatra świata to było troszeczkę więcej właśnie niż
lekarz, który leczy na całym świecie. W filmie o Alinie, nakręconym przez Edytę Wróblewską, ale z elementarza, pojawia się taka myśl, jej zdanie, zresztą cytuję chyba swojego męża, Marka Edelmana, że człowiek z natury jest zły. To, co dzieje się z człowiekiem, te wszystkie wojny i okropieństwa, które ona przeżyła sama i to, co widziała, są dla niej dowodem, że człowiek jest zły z natury. No i ja zawsze się zastanawiam, jak wychodząc z założenia, że człowiek jest zły, można być tak dobrym człowiekiem, jak ona jest, jakim ona była. Czy to chciała pokazać, że nie jest się skazanym na bycie złym człowiekiem, że można być dobrym? Nie wiem, to jest pytanie, które ja sobie często zadaję sam przed sobą. Taki paradoks. Człowiek jest zły, a jednocześnie ja jestem dobra? To takie egoistyczne trochę, a to u Aliny nie wierzę w egoizm. Ona zresztą często również mówiła, że ona ma dług do spłacenia. To, że przeżyła getto, że przeżyła Holokaust, to ona jest winna. Ona musi to odpracować. Odpracować w ten sposób, żeby pomagać ludziom, pomagać dzieciom. Tak, ale też często mówiła o tym również w filmie Edyty Wróblewskiej, że tak naprawdę ona to robi dla siebie. Że pomaganie ludziom, że to jest właśnie, mówiła o tym wręcz jako o takich egoistycznych pobudkach, że to jest dla niej bardzo nagradzające, że to jest to, co ją karmi i jest, oczywiście są beneficjenci jej pomocy i uruchamiają te wszystkie jej działania, ale tak naprawdę, że to jest ważne bardzo dla niej samej. To w różnych momentach różnie się oczywiście patrzy na to, co motywuje i spłacanie długu wcale nie kłóci się z tym, że robię to dla siebie. No, ale bardzo pamiętam to, co mówisz, to mocne zdanie, które brzmiewa w tym filmie, człowiek jest zły. No i zwykle słyszymy to jako doświadczenie jej życia. Przeżyła getto, przeżyła powstanie, przeżyła 68 rok. To na pewno jest jakieś przekonanie o świecie, któremu całym swoim życiem zaprzeczała. To bardzo ważne, co powiedziałaś, o czym ja zapomniałem. Pomagając innym, pomagamy sobie. Robimy to również dla siebie. Często to powtarzała. To też chyba tak, żebyśmy my wszyscy, którzy pomagamy innym ludziom, nie myśleli sobie, że tacy jesteśmy wspaniali. Że to nagle ten świat jest w ogóle niedobry, a my jesteśmy ci lepsi, bo my pomagamy. Alina mówiła, nie. Pomagając innym, pomagamy sobie. Nadajemy sens naszemu własnemu życiu, a nie tylko i wyłącznie życiu tych ludzi, którym pomagamy. Kwestia tego, kim jest człowiek, jaki jest sens jego życia, na pewno mocno była wpleciona w taką refleksję, którą się dzieliła, ale która też czasem wybrzmiewała bardzo mocno. Ty bardzo dużo czasu spędzałeś z Aliną, nie tylko tego czasu związanego z tworzeniem, działaniem fundacji, ale też podróżowaliście razem, też działaliście razem w innych obszarach. Pamiętam twoje opowieści o wspólnym wyjeździe do Armenii, który bardzo mocno ta refleksja o sensie życia, o tym, kim jest człowiek, była wpisana. Powiedz o tym parę słów. Miałem tę przyjemność, ten zaszczyt, że jakoś tak się stało, że Alina zaprzyjaźniła się ze mną i z moją rodziną, żoną i dzieckiem. I rzeczywiście wielokrotnie spędzaliśmy wakacje razem, wyjeżdżaliśmy razem, spędzaliśmy wolny czas, wolny od pomagania. I też Alina godziła się na towarzyszenie mi w moich wyjazdach związanych z inną pracą, z pracą zawodową. Jeden z takich wyjazdów to był wyjazd do Armenii, gdzie obchodzona była któraś tam rocznica, nie przypominam sobie, która ludobójstwa, genocydu Ormian. I spytałem się, czy Alina zechciałaby powiedzieć coś jako osoba, która przeżyła Holokaust. Ona wyraziła zgodę. Bardzo się do tego przygotowywała i wystąpiła tam na sesji, gdzie obecna była głowa ormiańskiego kościoła apostolskiego, katolikos,
minister spraw zagranicznych Armenii, telewizja, mówiła o godności ofiar. Co to znaczy godność ofiar? Ona mówiła między innymi to, że to nie jest tak, że godna śmierć to jest tylko i wyłącznie śmierć z bronią w ręku, walcząc. Ona mówiła, że każda osoba, tak to pamiętam w tej chwili, że każda osoba, która ginie, czy to było ludobójstwo Ormian, czy to był Holokaust, czy wojna w Jugosławii, ona ma swoją godność. Godność się zachowuje nie tylko i wyłącznie czynem bohaterskim, przez czyn bohaterski. Godnym jest się zawsze, kiedy się cierpi. To było niezwykłe w ogóle doświadczenie, to jak ona mówiła, bardzo się przejmowała tym, znaczy przejmowała w tym sensie, że przeżywała to wystąpienie, ale potrafiła je spuentować w to swoje wystąpienie w sposób, który dla mnie oddaje cały jej charakter i urok. Z jednej strony człowieka, który robi mnóstwo dobrego, który ma do przekazania niezwykle ważne treści, a jednocześnie człowieka, który ma dystans do siebie, który potrafi się z siebie zaśmiać. Po tym wystąpieniu podeszła do niej mała ormiańska dziewczynka i spytała się: Pani Alino, czy ja mogę panią dotknąć? Alina mówi: tak, tak, oczywiście, ale dlaczego? Bo ja nigdy nie widziałam takiej starej osoby jak pani. I ta anegdota dla mnie też oddaje taką wielkość Aliny jako takiego człowieka, jak my wszyscy jesteśmy, ze swoimi słabostkami, ze swoimi przywarami. No, to była fajna osoba. No tak, bo w tej opowieści widzimy ją jako młodą dziewczynę, która przeżyła getto, która przeżyła powstanie warszawskie, która potem została lekarką, pomagała dzieciom, która musiała emigrować z Polski, która pomagała dzieciom i ludziom na wielu misjach w ramach działania MedSendimon. Już w tym czasie, kiedy zakładała fundację, to już mówiłeś, a jednocześnie misja MedSendimon w Petersburgu, pomocy dzieciom ulicy, a jednocześnie ciągle działanie w francuskiej organizacji SOS Pomoc Chorym w Polsce, gdzie we współpracy z innymi lekarzami załatwiała, organizowała pomoc osobom, które nie mogły znaleźć pomocy medycznej w Polsce, ale też szkolenia lekarzy. To jest bardzo dynamiczne i bohaterskie życie, ale jednocześnie wiemy, że Alina bardzo by nie chciała, żeby budować mit jej jako bohaterki, żeby to była opowieść o spiżowej postaci, żeby to było jakkolwiek przesłodzone. Także dzięki, że mówisz o tej jej ludzkiej stronie, że tak powiem, tej akurat tutaj o takim dystansie do siebie czasem, takiej autoironii. Znamy ją, była taką osobą, ale jak jeszcze zapamiętałeś Alinę jako człowieka? Mówiłeś o jej niezwykłej energii, o tym, że wszystko było możliwe. Też pamiętam te historie, kiedy w fundacji to, że trzeba się spotkać z prezydentem, to, że trzeba załatwić bardzo dużą sumę pieniędzy, to było dla niej nie zawsze sukcesem na końcu drogi, ale nie było żadną przeszkodą, żeby te wyzwania podejmować. Czy Alina jako właśnie ten niezwykły człowiek, nie człowiek ze spiżu, to jeszcze jakieś obrazy w twojej pamięci o niej? No i bardzo wiele anegdotycznych historii mógłbym opowiedzieć z Aliną. Natomiast najważniejsze chyba zostało już powiedziane. Ona miała dystans do siebie i chciała również, żeby wszyscy mieli dystans do siebie. Żeby nie traktowali siebie z kamienną powagą. Ona znała bardzo, bardzo wielu możnych tego świata, nazwijmy, z kręgu polityki i kultury. Notes z adresami i telefonami. Notesie z adresami, miała telefony chyba do wszystkich ludzi ważnych na kuli ziemskiej, oczywiście w cudzysłowie. Natomiast i dzięki niej miałem przyjemność poznać te osoby z pierwszych stron gazet. I zawsze, jeżeli któraś z tych osób była osobą zbyt zapatrzoną w siebie, nazwijmy to, Alina bardzo ładnie potrafiła to ironicznie skomentować.
Przypominam sobie, jak rozmawialiśmy na targach książki z wybitną pisarką, naprawdę wybitną poetką, bardzo miłym człowiekiem zresztą, która w trakcie tej rozmowy cały czas, będąc już panią w starszym wieku, w podeszłym wieku, poprawiała makijaż. Nie pamiętam, jak Alina to skomentowała, że takie ładne wiersze pisze, a mimo wszystko najważniejsze jest, czy ma właściwy makijaż na twarzy. No, to o samej Alinie też nie można powiedzieć, żeby nie było dla niej dokładnie ważne to jak wygląda. I była to, myślę, taki rys, który zapamiętaliśmy wszyscy, którzy mieliśmy z nią kontakt, że bardzo ważny było dla niej wygląd. Bardzo dużą wagę przywiązywała do swoich fryzur i ubrań, właściwie do samego końca. To był taki powód, dla którego wycinała się z fotografii, na których nie ładnie wyszła, dla których nie spotykała się z dziennikarzami, bo tego dnia nie była u fryzjera. To był jakiś ważny jej rys, ale też i dużo z tym wiązało się jej uroku i takiej kobiecości, która też była dla niej ważna, to na pewno. Ja tylko na koniec jeszcze raz chciałbym podkreślić z całego tego mojego doświadczenia, znajomości, z przyjaźni z Aliną, że był to bardzo, bardzo ciekawy człowiek. To nie tylko, że to był dobry człowiek, a nie tak jak twierdziła, że człowiek jest zły, tylko to był ciekawy człowiek. Ona na każdy temat ciekawie mówiła. Ona miała ciekawe refleksje na temat przeczytanych książek, na temat podróży, na temat zabytków, które widziała, bardzo lubiła zresztą, dzieł sztuki, które kontemplowała. Jaki ciekawy człowiek. Tak, była też człowiekiem, dla którego inni ludzie byli ważni. Nie tylko ze względu na ich status, tytuły, tylko po prostu ciekawili ją ludzie i chciała być ich blisko. Bardzo żałuję, że my wszyscy dzisiaj w fundacji nie mieliśmy tej możliwości, żeby poznać Alinę. Są ciągle oczywiście w fundacji osoby, które ją znały, które były w tych pierwszych latach, o których opowiadałeś już w zespole fundacji. Pamiętam sama, czasem mnie to zadziwiało, czasem bardzo też to zapamiętałam i było to inspirujące, jak ona pamiętała o wszystkich, jak czasem po tych kilku tygodniach nieobecności w Polsce pojawiała się i przywoziła ze swoich podróży jakieś drobne prezenty, nie dla swoich najbliższych współpracowników, tylko dla psycholożki w zespole, z którą rozmawiała kilka razy, ale będąc w Galerii Uffizi zobaczyła Botticellego Wiosnę i tak wydało jej się bardzo podobne do Małgosi, oto kupiła jej pocztówkę, żeby, bo wtedy właśnie o niej pomyślała, chociaż to nie była bliska relacja, takich historii znam bardzo dużo. Pamiętała o ludziach, chciała ich poznawać i myślę, że dla wielu z nas była właśnie taką osobą, która w jakiś sposób taki formacyjny wpisała się w nasze życia też i tak naprawdę współczuję wszystkim, którzy nie mieli tego doświadczenia, bo było ono bardzo ważne. Minęło już 31 lat od momentu, kiedy Alina założyła fundację, ale ciągle w fundacji pracują osoby, które w tym pierwszym okresie działania organizacji tworzyły ją. Ciągle w naszych placówkach stoją zdjęcia Aliny. Pamiętamy o niej, staramy się dzielić tą pamięcią. To też powód, dla którego nagrywamy ten podcast. Chcę, żeby pamiętano o niej. Od 11 lat przyznajemy nagrodę imienia Aliny Margolis-Edelman osobom, które pomagają dzieciom. To bardzo cieszy, że ten krąg osób nagrodzonych jest coraz szerszy, ale też przy okazji wręczania nagrody możemy nie tylko gratulować osobom, które zasłużyły na nagrodę, ale też przypominać o Alinie, o jej niezwykłej osobowości, energii, o tym wszystkim, co zrobiła, jak ważnym była dla wielu człowiekiem. No cóż, nasz czas naszego spotkania podcastowego dobiega końca. Na pewno tych opowieści mogłoby być wiele. Podzieliliśmy się częścią tej naszej pamięci o Alinie Margolis-Edelman, właściwie okruchami
taki ostatni okruszek dla ciebie jeszcze, Michał, żebyś powiedział może to, co, czym chcesz skończyć tą krótką opowieść. Brakuje mi jej. Już tyle lat minęło od jej śmierci i naprawdę brakuje mi jej. No, chciałbym zadzwonić do niej, pogadać o byle czym, jaka jest pogoda w Paryżu. Nie wiem, była naprawdę ciekawym, fajnym, dobrym człowiekiem, jakich jest mało. Była wyjątkowa. I ciągle po 31 latach od założenia fundacji pamiętamy o niej i jest jakimś wzorem i drogowskazem dla nas. Dziękuję ci bardzo, Michał, że podzieliłeś się dzisiaj z nami swoimi wspomnieniami o Alinie. Jestem przekonana, że jeszcze nieraz w różnych formach, na różnych forach będziemy o niej wspominać. Dziękuję. W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę od ponad 30 lat chronimy dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Pomagamy bezpośrednio prowadząc Centra Pomocy Dzieciom i telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111, a także wspieramy rodziców i edukujemy profesjonalistów. Poznaj nasze działania na rzecz dzieciństwa bez przemocy. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, YouTubie, Spotify'u oraz na www.fdds.pl.